To niewiarygodne, ale znajdujemy się właśnie na piętrze 14, czyli na przedostatnim piętrze, tuż przed spotkaniem z ostatecznym bossem, czyli prawdopodobnie królem Bu. Tak więc, drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Luigi Mansion 3, waszej ulubionej serii, a już niedługo ruszamy z serią Kirby and the Forgotten Land. Pokazuję wam tą grę, zobaczcie sobie z bliska, tak więc zostawcie łapę w górę, jeżeli nie możecie się doczekać. Jeżeli dobijecie do 2000 łapek w górę, to będę przeszczęśliwy i myślę, że ten słodki Kirby też będzie przeszczęśliwy, bo coś czuję, że to będzie naprawdę kozacka gra, więc już prawdopodobnie w ten weekend ruszymy Kirby'ego. Tak więc co, jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do kliknięcia w czerwony przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków i nowej serii. Tak więc widzowie, obowiązkowo kliknijcie suba. A tymczasem, jesteśmy na piętrze 14, a piętro 14, jak wiadomo, jest trudnym piętrem. I pierwsze, co mi powiedzieliście, to że trzeba zatańczyć na podłodze. I... uwaga, uwaga, czyżby to była pierwsza zagadka, zatańczenie na podłodze. Okej, spróbujmy ten. O, patrzcie, jak odpalimy sobie Guigiego, to zrobimy dance. Ha, dobra, kolejne. Pyk, pyk. I chyba to powinno zadziałać. Prawdopodobnie dostaniemy gem, a tutaj na tym piętrze, z tego co widzę, to zbieramy słuchawki. Ciekawie, ciekawie. Teraz tutaj. Aktywowało się. Fajne przejście zostało aktywowane, mieliście rację, wasze komentarze naprawdę się przydadzą. Tak więc napiszcie w komentarzu hashtag taniec. Dzisiaj piszemy hashtag taniec, oczywiście jeżeli będziecie oglądać odcinek do końca, to będzie jeszcze jeden prawdopodobnie hashtag gdzieś w połowie. I nie możemy tam zejść, o, to ci dopiero numer. Mamy przejście, ale nie możemy nim zejść, dobra, zobaczmy co tu się kryje. O, jednak możemy, jaka góra skarbów. Oczywiście tak, nie wiem czemu Luigi nie mógł zejść, prawdopodobnie dlatego, że Luigi był za daleko. Ale możemy to wszystko zabrać. Wow, jeszcze złote słuchawki dostaniemy. Ale numer. Okej, pięknie, tyle kaski tu jest, że to po prostu jest jakiś bank. Znaleźliśmy po prostu sekretny bank. To jest to. Patrzcie, wszystko bierzemy, wszyściutko. Też pisaliście mi, przynajmniej ktoś tak napisał, że kasa nie jest potrzebna, żeby odrestaurować hotel. Wydaje mi się, że jest potrzebna, ale no nie wiem, może się mylę, bo nie przeszedłem gry, więc nie mogę tego wiedzieć. Co prawdopodobnie dowiemy się za jakieś dwa odcinki. Ale ciekawe, ciekawe, ktoś napisał, że nie potrzeba kasy, żeby naprawić hotel. I że ktoś w ogóle też napisał, że jest bad ending, że Luigi umiera. Ja takie, what? Jak to umiera? Bad ending? Chyba nie ma czegoś takiego, a ktoś tu mnie po prostu w komentarzu trollował. Nie mam pewności, więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy to prawda, czy to nieprawda. A my tymczasem skanujemy i szukamy wszystkiego. Tu coś jest, ta szafka, w sensie ta maszyna, bum. I kasa. Okej, prawdopodobnie na tym piętrze będziemy musieli pokonać ducha tancerza. Nie mam pojęcia, jak go pokonamy, ani co też robi, więc to może być dość ciekawe. Więc liczę na to, że dużo łapek w górę zostawicie. W ogóle jest to jeden z ostatnich odcinków, więc już powoli możecie pisać wasze propozycje. Może w drugą stronę tą płytę. Wasze propozycje na kolejne gry. Jestem ciekaw, co tam ciekawego macie w zanadrzu. Może macie jakąś inną grę na Nintendo, którą bardzo byście chcieli zobaczyć. Na pewno będziemy grali w tego Kirby'ego. A jeżeli chodzi o inne gry, to ja je po prostu dopiszę do listy, więc spokojnie. Jeżeli macie jakąś taką mega propozycję, takie o, to jest gra, którą chciałbym zobaczyć u Admirosa, koniecznie musi ją nagrać. Pyk, piszesz komentarz, widzę, tak właśnie robisz. I jeżeli będzie to fajna gra i ciekawa na Nintendo, bo ja jakby nie sprawdzam wszystkich tych gier, to jak najbardziej ją nagram. Więc jak macie propozycje, obowiązkowo piszcie. Mam nadzieję, że to będzie jakaś gra fabularna, bo nie ma co ukrywać. Tu są monety, wait a minute, tam są monety. Ja bardzo lubię gry fabularne i na tym kanale bardzo też wy lubicie gry fabularne, to też jest ciekawe. Więc takie gry się bardzo przyjmują. O, proszę bardzo. Halo, co za akcja, taki numer. Dobra, siemka, chodź, zapraszam cię. To już walka z duchami na samym starcie, to mi się podoba. Tak więc przywalmy parę razy. Pyk, pyk. Dobra. Oj, ten fioletowy. Jego nie lubimy, jego nie lubimy. I tu będzie, bum. I tu będzie. Nie ma go? Dobra, siema, ciebie musimy złapać. Ty jesteś bardzo prosty do złapania. I w ogóle zaginął nam jeden widz. Słuchajcie, był taki widz, Rajd się nazywał. Pisał komentarze, co nie? Pisał, ale nadszedł 1 września. No i Rajd zniknął, nie ma go. Ani jednego komentarza pod Luigi Mansion. Ja już się zaczynam martwić powoli, że
Coś tu się wydarzyło. Czyżby dopadła go szkoła? Możliwe. Tak więc ripy in pepperoni. Napiszcie w komentarzach hashtag rip dla użytkownika Raid, który pisał najbardziej kreatywne komentarze i z najlepszymi podpowiedziami. Kto wie, może wróci. Może wróci, jak już ogarnie szkołę. Miejmy taką nadzieję. Dobra, na pewno musimy sobie tutaj gdzieś przejść. Więc wracając jeszcze do gier, właśnie, piszcie propozycje, na pewno coś fajnego wybierzemy. Na Nintendo jest mnóstwo gier, więc może jest jakaś gra, która naprawdę byłaby ciekawa. Gdzieś tam widziałem, że kiedyś proponowaliście Mario 3D World. Więc może Mario 3D World, kto wie, no zobaczymy. Ja dzisiaj poczytam te komentarze, więc im więcej napiszecie, tym lepiej. Każdy przeczytany komentarz oczywiście dostaje ode mnie serduszko, więc spokojnie. I tu mamy przejście, proszę bardzo, już znaleźliśmy, fajnie. Więc warto ten komentarz po prostu napisać. I tyle, dobra, koniec, już nie trąbię o komentarzach. Bo mamy tutaj save do otwarcia. Dwa coiny? To chyba żart jakiś jest, dwa coiny. Może tu za obrazem coś się kryje. Nie? Dobra, to bierzemy wszystkie ciuchy, bo za ciuchami coś może być. Okej, kolejny ciuszek. Jeszcze jeden do kolekcji, pięknie. Zobaczymy też, jak wyjdzie długi ten odcinek, bo ja nie mam pojęcia. Czasem mi wychodzą dłuższe, czasem krótsze. Jak na przykład mieliśmy taki odcinek chyba 20 minut jakiś. Co nie, trochę narzekaliście, że krótki odcinek. O, no czasem nie da się zrobić dłuższego, bo jakbym zaczął kolejny, to by wyszedł odcinek półtorej godziny. A to już jest po prostu za długo. To się podwyższyło. Wow, dwie pary słuchawek już mamy. Nice, I like it. Dwie pary słuchawek to jest to, czego potrzebowaliśmy właśnie. W tym jakże pięknym miejscu, jakim jest dance floor. Tak to nazwiemy ten poziom, dance floor. I co, mamy tu coś czy nie mamy? Bo ja bym jestem ciekaw. Za tą ścianą jest coś ukrytego. Ale jak to... Boże, ja się znam, jak to rozwalić, już to jest tak proste. Pyk. Pająki? Właśnie, czy pisaliście mi, że tamte złote pająki? Wystarczyło na nie światłem poświecić. No, ja nie pomyślałem o tym. I złoty pająk, patrzcie, pyk. No właśnie, no właśnie. Więc na tamtym poziomie siłkowym mogliśmy po prostu poświecić na nie światłem i one by spadły, nie musiałem tą rękawicą celować w nie. No niestety, jak widzicie, no nie zaszalałem tą inteligencją. Szkoda, bo naprawdę mogliśmy zdobyć dużo. A tam raczej już nie wrócimy. Chyba, że będziemy robić jakby wszystkie tutaj gemy, bo taki odcinek też się pojawi, więc wyczekujcie. Na pewno po ostatnim odcinku będzie odcinek, gdzie szukamy wszystkich gemów, czyli wszystkie znajdźki znajdziemy. Nie mam pojęcia, czy mi się to uda i prawdopodobnie ten odcinek będzie dość ciekawy i będzie dużo cięć i będę musiał zrobić w nim montaż. Więc będziemy musieli to jakoś ogarnąć, a to nie będzie łatwe, bo też czasu super dużo nie mam na te wszystkie odcinki i te wszystkie gry. Dobra, idziemy sobie tutaj. O ty śmietniku! Hops. Dobra, chodź. Obalenie i świecenie. Oj, nie to świecenie, miało być to. Zaraz odkryjemy tutaj twoją prawdziwą tożsamość. Mamy cię, oczywiście, małe duszki. No któż by inny mógł tutaj być, jak nie małe duszki. Dobra, i śmietniku znajdziemy. Ha? Śmieci, no co innego możemy znaleźć. I kilka coinów. No dobrze, chociaż kilka coinów było. Ale ja się spodziewałem, że... O. Vent. Przejście dla Guidiego. Jaki ten poziom jest łatwy dla mnie. To jest chyba najlepszy poziom, w jakim no po prostu byłem. Wszystko znajduję od razu. Od razu widać, że to jest miejsce, gdzie coś będzie. To jest miejsce, gdzie coś będzie. I kolejne, i kolejne. I tak w kółko możemy te miejsca szukać. Bardzo fajnie. Ale boję się, że duch nas tutaj po prostu rozpyka. Duch tancerz. O ile to będzie w ogóle duch tancerz, bo może to być, nie wiem, duch DJ na przykład, tak? Może to być też duch... No właśnie, duch DJ. Czyżby? Muzyka przestała grać. Czyżby to był duch DJ? Nie, to będzie duch taneczny. Taneczny duch jak nic. DJ to podpucha. Oj. Podejrzane, patrzcie, mamy guzik na ostatnie piętro, na którym ratujemy Mario i oczywiście księżniczkę. I mamy tutaj guzik, który sobie po prostu leży, jak gdyby nigdy nic. Po prostu sobie leży, co nie? Nic specjalnego, zwykły guzik po prostu jakby umieszczony na środku, że tak powiem, dance floor'u. Ale my tutaj posprawdzamy. Nie ma nic tutaj, dobra, musimy wejść, tak więc wchodzimy i... Duch. No, musi być duch, no będzie, no przecież to jest oczywiste. O! Szuu, udało się. Mamy to! Klasyk! Wiedziałem, że tu się jakiś duch ukrywa. Czyli jednak...
DJ-ka! Wow! DJ Woman normalnie tutaj. Okej, to będzie ciekawy przeciwnik. Czy my będziemy musieli tutaj zatańczyć? Nie gadajcie, że będzie jeszcze jeden duch. Okej. Armia DJ... Co? Taneczne duchy? What? Jakie gangsta tutaj. I zniknęły wszystkie. Aha. Okej. Jaki taniec tutaj odwalają. No dobra, coś czuję, że ten poziom będzie krótki. Nie no, Polterkit już zabraliśmy. W sensie już pozbyliśmy się raz na zawsze. Zepsułem im układ taneczny. Mogłem z nimi zatańczyć pewnie. Znowu zepsułem. Albo i nie. Nie zepsułem. Z duchami się nie tańczy. Pamiętajcie, widzowie, z duchami się nie tańczy. Auć! Jak ja mam ich pokonać? Dobra, obalony. Zniknęły wszystkie. A, czyli my musimy po prostu z nimi walczyć i na tym to polega. To jest taniec taki. Taniec z duchami, dobra. Może najmijmy Guigi'ego, żeby tańczył za nas. Po co mamy my tańczyć? Guigi, do tańca. Raz, dwa. O, faktycznie możemy tańczyć. Tańczymy, ej, faktycznie da się tańczyć. Nie, duchy, przykro mi. A my musimy znaleźć, który ukrywa. Teraz ten ma, dobra, teraz się dopiero skaflałem, że musimy znaleźć ducha, który... Au. No, dawaj Luigi. Taniec na głowie. Nie zrobi, dobra. Siup. No, wiemy, że ty masz. No, come on. Ileż można z nimi tutaj walczyć? Zniknęły, dobra. Kolejna akcja. Du. Abrubra. Nie, żaden z nich. Ha. Nie? Który to może mieć? Ty masz. Gdzieś tamten z tyłu musi mieć. Który z tyłu ma? Auć. Wypchnęły mnie głupie duchy. Gdzieś spadłem tutaj. Najgorzej. Dobra. Może niech to zrobi Guigi, bo jakby... Szkoda mi trochę życia i to będzie ten duch. Aha, mamy cię. Coś ta sekwencja trwa zbyt długo. Coś tu jest podejrzane, widzowie. Coś jest podejrzane. Aha! Kiedy wszystkie są wywrócone, możemy je atakować. Dobra. Dobrze się skapnąłem, bo mogło być za późno. Siema, duchy. No co tam? Czyli jak odkryjemy ducha, to możemy się kilku pozbyć. No dobra. Ciekawie. Okej, how they moving? You can see which one is holding the button. Czyli wiemy, który trzyma przycisk. Awkward to dance with it. Okej. Czyli musimy wykryć, który ma przycisk. Nie zadziałało? What? A ja tu zaraz zginę. Oh my god, dobra, wycofajmy się. Niech się tym zajmie Guigi. Lepiej niech Guigi się tym zajmie. Ha, mam was. Dobra. Kolejne dwa. Do kolekcji. No dobra. Dwa zniknęły. Ale co nam to dało? Ona znowu przywołuje kolejnych. Czyli my może musimy oślepić tego ducha, który ma przycisk. Dobra. Nie mam pojęcia, który może mieć, ale szczerze mówiąc... Któryś na pewno ma. Ej, bo ja mam 14 HP. Dobra, odwołuję to. Czyli musimy oślepić tego ducha, który ma prawdopodobnie. Dobra, pyk. Któryś z tych ma. Okej. Dobra, spokojnie. Tamten na dole. Tak jest. No, come on! Nie mogłem się ruszyć przez chwilę. What? Ale to jest głupie. Który ma? Ten ma. Oślepiony, mam cię. Okej, czyli tak to działa. Mam cię, zły duchu, oddawaj guzik. Czyli jak znajdziemy tego, który ma i go wciągniemy, to mamy przycisk. Wow, drogocenny numer 15. No i zabrała go, oczywiście.
Klasyk, no co innego mogło się wydarzyć? Oddawaj przycisk na ostatnie piętro, bo chcę uratować Mario i księżniczkę. Aha! Walka? Jak ja już jestem na wyczerpaniu życia, to ona mi mówi walka teraz. Serduszka! O! Auć! O! Ale fart! Dobra. Co tu się dzieje? Dobra. Żonglujesz płytami. Czy mamy dmuchnąć te płyty? Nie, mamy je zrzucić. Coś na tej zasadzie. Wow, wow, wow. Taki atak robisz, no dobra. I w nią musimy rzucić. Nie zadziałało, okej. To też nie zadziałało, dobra, może bardziej Guijim spróbujmy, bo on jakby... W każdej chwili możemy go odnowić. To nam krzywdy nie robi. Teraz! Mam cię! Ale łatwo! Ale łatwiutko, dobra. No i co, nie jesteś taka cwana, a? Dobra, Luigi niech sobie śpi tam na spokojnie. Wszystkim się Guijim zajmie. Tego właśnie chcemy. Dobra, siema. Okej, ty się teraz obracasz. To nie, nie atakować. Zniknęła. Teraz. Bum. Ależ łatwiutko. Chyba, że jej faza się zmieni na coś innego. Może tak być. Oddawaj przycisk na ostatnie piętro. Potrzebujemy tego. Też pisaliście mi, żeby się zaopatrzyć w kości na ostatnie piętro, więc zrobimy zakupy. Bo tam może być potężny boss, prawdopodobnie King Boo, którego będziemy musieli pokonać. 7 HP. Dobra, dobra, poradzimy sobie. Siemka, elo, zdjęcie. Dobra, przetrzymajmy ją trochę dłużej. Niech straci trochę życia. I teraz, bum. Więc ja to robię w kącie ekranu, bo tam z drugiej strony stoi Luigi. 27 HP. Okej, to chyba już jej koniec. To jej koniec. Dobra, nie zadziałało. Na. O, będzie atak. I teraz. 3, 2, 1. Siup. O ty cwana. Siup. Ej, gdzie w Luigi go rzucasz? Koniec, to jest twój koniec. Bum. No i przykro mi. Oddawaj guzik. Oddawaj. Mamy to, udało się. Mamy guziora. Numer 15. Że tak szybko? Ej, ten poziom taki króciutki jest. Co jest grane? A ja wam zapowiedziałem, że to będzie chyba długi odcinek. Chyba, że coś jeszcze się wydarzy. Kurczę, nie wiadomo, tak? Dobra, zbierzmy to. Może nawet jako Luigi. Chociaż... Czekajcie, dostaliśmy się tu. Może na którymś stoliku coś będzie? Wykryjemy może coś? A, raczej nie. Kurczę, ciężko coś znaleźć. Może na DJ-ce? Nie wiem. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy teraz, kiedy zbierzemy ten ostatni numer 15. Taneczny numer 15. Okej, spoko. Przeszukałem... Cały... O, dancing. O, I like it. Co? Potężne, nieskończona moc. Haha. Dobra. Bierzemy wszystko. Ale że w takim miejscu? To się nie spodziewałem, powiem szczerze. Co my tam mamy? Sekretne przejście. O! Słuchajcie, co ja tu znalazłem. Czyli może o ten floor taneczny wam chodziło. Może właśnie o to. Że tu znajdziemy więcej fajnych sekretów. Tak jest. Backstage znaleźliśmy. Wciągniemy tego głośnika? Chyba nie. Oj, chyba nie. Dobra, teraz może tu. Jaki chaos. Dobra, chyba wszystko, co się dało, to zebraliśmy. Rozłączmy się. Nice! Ej, odkryliśmy sekretny pokój, nie spodziewałem się. Ale tam by musiały być ze 3 co najmniej, że tak powiem, słuchawki. No wątpię, żeby 3 były w jednym miejscu. Wątpię. Może spróbujmy podejść po prostu? Nie? Może powinniśmy zatańczyć z tymi duchami? Ciężko powiedzieć, naprawdę, bo te poziomy... O! Secret przełącznik. Nie wiem, co aktywowałem. Nie mam pojęcia, ale... Wejście dla VIP-ów. O, podoba mi się to. Ale tu coś musi jeszcze być. Tu coś jest. O, aktywuje się. Siema, duszki. Co tam ukrywałyście?
szafkę. No nic w sumie nie ukrywały. E? Dobra, spróbuję może coś z tymi płytami na górze? Nie, chyba za wysoko, chyba za wysoko. Ja staram się jak mogę kombinować, ale powiem wam szczerze, że kurczę ciężko tutaj coś znaleźć. Pyk. Może tu? Nie, dobra, idziemy dla miejsca, chociaż czekajcie, może poświecić jeszcze w coś? Nie, no to bym musiał wykryć tym, albo po prostu się przyczepić i coś odczepić. No właśnie, coś odczepić, coś się przyczepić. Tak by to mniej więcej działało. A z tego co widzę, to chyba ciężko i możemy pójść dla VIP-ów. O, właśnie, ten głośnik. No, zobaczmy. Nic nie ma. Nie ma sekretów, nie ma sekretów. W sensie są, tylko że w innym miejscu dla VIP-ów. No będzie tam na pewno, będą słuchawki dla VIP-ów, no jak nic. O, ładne miejsce. O, jest coś. Stoliczek. Siema, duszku. O, ty tutaj? Chodź, chodź, chodź. Co to za uciekańsko? Dobra, bijemy. Okej, 60, 40, 20. O, panika, panika. Ta, ta, ta. I koniec, bum. Dawaj słuchaweczki, no musisz mieć. Tak, dostaliśmy słuchaweczki. Jeszcze 3 pary słuchawek, co? Dobra, przeszukajmy, może tą płytę aktywujmy. Wróćmy się. O, o, namierzmy ładnie, pyk. Nie, płyta zdecydowanie to nie jest to. Na pewno jeszcze po drugiej stronie możemy wejść. Ale pytanie, czy tam po drugiej stronie coś znajdziemy. Przy tej DJ-ce coś musi być. No, wydaje mi się, że coś tam może być, jakaś peruka. Może któraś peruka ma, o właśnie, tego nie sprawdziliśmy. Któraś peruka może mieć słuchawki w afro, co nie? Trzeba wszystkie wciągnąć. A, chodźcie, chodźcie peruki. Nietoperze. Narka, nie lubimy nietoperzy. Nietoperze złe. Dobra, wszystkie peruki zbieramy. Dobra, a ta? Chodź, chodź. Nic? A ten głośnik? No musi tu coś być, no nie może być opcji, że nie ma. Coś przeoczyłem. Tu w ogóle coś aktywowałem, ale... Serduszko, nie, nie, nie. A przy DJ-ce możemy wcisnąć X? Sprawdźmy, podejdźmy. Nie ma nic, okej, dobra, spokojnie. Czyli musi to być po drugiej stronie. Po drugiej stronie będzie kolejne, tak? Kolejne miejsce. Dobra, na górę. Spokojnie, spokojnie, damy radę, damy radę. Dobra, co tym razem tu znajdziemy? Okej. Nic? No nie wierzę, że nic tu nie znajdziemy. To by było zbyt smutne, gdybyśmy tu nic nie znaleźli. Ej, naprawdę, tutaj nic nie ma. Tutaj totalnie nic nie ma. Możemy zrzucić ze stolików, ale to nie jest to. Przyczepić też nie możemy, czyli gdzie są jakby 3 pary słuchawek? Gdzie mogą być? Skoro odkryłem już tyle sekretów, a ten poziom nie jest jakoś specjalnie duży. Może gdzieś tu. Skanujemy wszystko. Dobra. Nic nie ma, nic nie ma. Jest ten śmietnik, ale to też jakby nie, raczej tutaj nam... Nic nie z... O! A nie, to już byliśmy, w sensie, no tak, byliśmy. Ale może? Może jakbym się... Nie, to nie działa w ten sposób, okej. To może przejdźmy... Tu. Kasa. Kasa równa się kasa, no to logiczne. A gdzie słuchawki? Dajcie mi moje słuchawki. Ja potrzebuję w tym odcinku zebrać wszystkie, bo to bardzo łatwy poziom jest. Może tu gdzieś na górze? Nie ma... Co to jest? Świnka? Albo jakiś taki szczur dziwny? Co to było w ogóle? Dziwne, dziwne. Okej, wróćmy się może tu. Może gdzieś... O, to miejsce. Obraz. Obraz musi być tym miejscem, które sprawdzimy. Patrzcie na to. Uwaga. I... Nie? No to gdzie to może być? Kasa. Dobra, sprawdzamy. Open. Nie ma nic. Totalnie nie ma nic. Ale numer, co nie? Dobra, po tej stronie nie szliśmy, więc może... Coś z tym graffiti? Też nie. A po drugiej stronie? Właśnie. Aha! Więc jednak.
co to jest? Dobra, Luigi, robisz tak. Masz Luigi. Natomiast Luigi może... What? Znowu oni? Czekajcie, co tu się... Coś tu się... Dobra, czyli jesteśmy na dobrym tropie prawdopodobnie. Siemka, wy nic nie robicie, jakby już zauważyłem, że wy jesteście po prostu DJ-ami, znaczy tancerzami takimi trochę. Po prostu wy, że tak powiem, oj, dobra, czy ja mam trzy, nie, dwa mam. Że tak powiem w strojach, więc oni tutaj żadnej szkody mi nie zrobią, na szczęście. Cyk. No, tak, no, duchy. No. Ale go zakręciło. Zobaczmy, co się wydarzy. Czy oni jakby blokowali wyjście, czy może ja odkryłem sekret? To mnie ciekawi najbardziej. I nie, oni po prostu blokowali wyjście. Więc to nie był ten sekret. Czyli dalej musimy coś tutaj szukać. To się wysunie. Spróbujmy w to wycelować. O. Nie? W drugą stronę? To się chowa. Co to robi? Poświećmy na to. Aha! Nie, jednak nie. Nie wiem, dziwne. Wow, naprawdę? Nawiązanie do Mario? Wow. Ej, genialne, dobra, tam nie kupuję, widzowie. Jeśli was też to kupiło, napiszcie w komentarzu hashtag słuchawki. To jest właśnie drugi hashtag dzisiejszego odcinka dla tych najbardziej wytrwałych. Hashtag słuchawki. Mamy to, odkryliśmy sekret. That's nice. Ale gdzie są pozostałe słuchawki? No właśnie. Nie mamy pojęcia. Tego nie wie nikt. Dobra, odwołajmy Guidiego. Nikt nie wie, gdzie są kolejne słuchawki. To jest najsmutniejsza rzecz. To jest najsmutniejsza rzecz tego odcinka, że nikt nie wie, gdzie są kolejne słuchawki. A powinny gdzieś być. Więc będziemy musieli zrobić ten dodatkowy odcinek, gdzie naprawdę szukamy tych wszystkich zagubionych, znalezionych rzeczy. Mogą być tu, chociaż tu już znaleźliśmy, więc raczej nie. Dobra, wiecie co? Wróćmy na chwilę do laboratorium. Lab. Ja bym chciał, tak, chcemy wrócić do laboratorium, bo już jesteśmy prawie przed ostatnim poziomem. Więc ważne, żebyśmy wrócili i zrobili zapasy. Ewentualnie możemy kupić podpowiedź. Ej, podpowiedź, gdzie znajdują się słuchawki. To jest dobry pomysł. Siema, doktorku. Dobra. Log. Chcemy zobaczyć log. Install the button in the elevator. Okej. Wow, ale mamy log. Dobra, czyli... A to jest cały log naszych questów. No dobra, spoko. Fajnie. A może z nim pogadamy? Dawno z nim nie gadałem, może coś powie ciekawego. Okej, i tal. Pogadajmy. Tok. Okej, amazing. Nic ciekawego. Okej, czyli on cały czas to samo mówi, dobra. Na pewno chcemy network, bo chcemy zrobić zakupy. Złota kość. Kup. Kupmy tak, powiedzieliście, żeby kupić ze 3. No to kupmy 3 i łącznie będziemy mieli 4. Myślę, że to będzie całkiem spoko deal. Game Finder. Zobaczmy, co nam, czy nam to pomoże. Dobra. The map. 2. Chyba 3 brakowało na tym poziomie, z tego co pamiętam. Kup. Dobra. No dobra, i zobaczmy, czy to się aktywowało na tym piętrze, którego my chcemy. Dobra, wychodzimy, mamy wszystko kupione. Zobaczmy, czy te jakby gemy zostaną odnalezione. Bo nie ma co ukrywać. Jak już będę wiedział mniej więcej, gdzie jest gem, to będzie mi go łatwiej znaleźć. Dobra, chowamy mini telewizor do kieszeni. Klasyk. Teraz powinny być zaznaczone na mapie. Albo my możemy jakoś to odnaleźć? Jak odnaleźć gemy na mapie? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Więc dobra, może my tutaj wrócimy jeszcze na to piętro. Dobra, może tutaj nie ma, bo tu już znaleźliśmy. Chodźmy tam dalej, może tam będzie zaznaczone. Chyba, że to losowy gem pokazuje na mapie. Ale nie, no to było dziwne. To było bardzo dziwne, nie, no niemożliwe, że to tak działa. Losowy gem na mapie? Na losowym piętrze? Musi to się jakoś dać aktywować. Nie widzę innej opcji. W sensie, było to aktywowane. Już to raz włączyłem przecież. Tylko tak, zobaczmy. Mapa. Kliknijmy sobie w mapę. Poziomy? Wait a minute. Levels? Level 1.
Okej. Guide. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, jak to aktywować. Powinno być włączone, z tego co pamiętam. Mapa, co-op, nie, to też nie. Guide setting. Powinny być zaznaczone. Dziwna sprawa, powiem wam szczerze. Złe wieści, widzowie, sprawdziłem i okazuje się, że ten Game Finder naprawdę działa tak, że wykrywa nam losowego gema na mapie. Niestety. Ajajaj, ja myślałem, że to będę mógł sobie użyć na dowolnej mapie, więc dobrze robiłem, że tak naprawdę nie kupowałem tych Game Finderów, tylko po prostu grałem i szukałem na własną rękę albo korzystałem z waszych podpowiedzi. Dzięki temu na koniec będziemy w stanie kupić Game Finder i znaleźć te gemy, których potrzebujemy i będzie to o wiele łatwiejsze niż gdybym w trakcie, nie wiem, w połowie gry albo na początku już używał Game Findera, żeby znaleźć gemy, więc bardzo fajnie, że tak zrobiłem, to było całkiem mądre zagranie, teraz będzie nam po prostu łatwiej. A tymczasem ruszamy na piętro numer 15, które zobaczycie już w następnym odcinku.